Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla was recenzję zapalniczki IMCO. Znaczy, tutaj akurat mam podróbkę, ale prosiliście o filmik pod zestawem EDC moim. Ale tak się składa, że w międzyczasie udało mi się dorwać najprawdopodobniej oryginał na giełdzie staroci. Także naprawdę fajnie. Trochę ma przeżyte, bo jest tu i ówdzie powyginane. Niektóre muszę z nią trochę spędzić czasu, bo tutaj musiałem sobie podkleić izolację, bo to strasznie latało. W ogóle jak to się wyciągnie, to później się nie włoży, bo się zahacza o jedną rzecz i trzeba wtedy otwierać całość, to wysuwać, to odginać, to wtedy wkładać, założyć i... Także muszę chwilę spędzić z tą zapalniczką, żeby ją doprowadzić do stanu takiej mocnej używalności, ale w każdym razie, jak widać, działa. Dobra, ale na początku jeszcze porównanie wielkości, zanim przejdziemy do właściwej rzeczy, znaczy może jeszcze modele. Tutaj mam model podróbkę Junior 6600, z kolei tutaj jest Streamline 6800. Okej, okay. Także poukładam sobie to. Tak, wiem, że światło się odbija, ale zaraz temu zaradzę. Tak to się prezentuje, oczywiście że trochę przesunę. Zippo, jak już mówiłem, Streamline 6800, Junior 6600, Big Mini oraz Victorinox Spartan 91 mm. Tak to się prezentuje. W porównaniu tych dwóch, bo one są najbardziej zbliżone do siebie rozmiarami. IMCO jest delikatnie chyba cieńsze, chociaż ciężko stwierdzić, to jest naprawdę bardzo zbliżony rozmiar. Trochę jest krótsza i na wysokość mniej więcej taka sama. Okej, ale zapalam już światło i przechodzimy do omawiania. Także podróbeczka i oryginał najprawdopodobniej. Po czym najłatwiej poznać? Chyba po spodzie, bo tutaj mam tylko napis IMCO Triplex Estap 1918. Akurat to jest data, kiedy pierwsza zapalniczka chyba została wypuszczona przez firmę IMCO. I taka ciekawostka. Pierwsze zapalniczki były robione z łusek po nabojach po I wojnie światowej. Swoją drogą, sama firma powstała w 1907 roku bodajże, ale pierwsze zapalniczki zostały wyprodukowane właśnie w 1918. Przynajmniej takie informacje znalazłem, a tych informacji naprawdę nie ma za dużo. Ja w opisie wam wrzucę link do jednej strony, gdzie znalazłem kilka fajnie opisanych zdjęć i taką skróconą historię tejże marki, bo IMCO już zapalniczek nie produkuje. Firma się zamknęła w 2012 roku bodajże, sprzedając ponad 500 milionów zapalniczek. Także IMCO to było nasze takie europejskie Zippo, mógłbym nawet się posunąć do takiego stwierdzenia. Okej, ale wracając. Tutaj mam tylko tyle napisane. Z kolei tutaj mam trochę więcej. Oprócz tego, że różni się nazwa modelu, to jeszcze mam ważną rzecz, czyli Made in Austria. Na niektórych było jeszcze napisane bodajże, o ile dobrze pamiętam, Austria Wiena, czy coś ten deseń. W każdym razie na pewno nie zobaczycie Made in Austria na podróbkach, chyba że to będzie lepsza podróbka. Inna sprawa to, gdzie znajdziecie jeszcze informacje najprawdopodobniej o tym, czy jest to podróbka, czy nie. Otóż tutaj mam oryginał na górze, a na dole mam podróbkę. Otóż tutaj, po podniesieniu tejże pokrywki, do której omawiania przejdę za chwilę, tutaj mamy napis tylko IMCO, z kolei na prawdopodobnie oryginale mamy IMCO Patented. W ogóle wątpię, żeby Chińczykom chciało się robić wzorki w takich miejscach, gdzie ludzkie oko rzadko zagląda. Także myślę, że to jest raczej oryginał. Dobra, ale przejdźmy sobie do zasady działania. Będę omawiał na tej, bo ona jest bardziej sprawna mechanicznie, mimo iż podróbka. W każdym razie zasady działania są takie same. Okej, żeby odpalić zapalniczkę, musimy nacisnąć tutaj na górze. Przy okazji naciskania przesuwamy to kółko, które z kolei skrobie o nasz krzemień i iskry lecą, no i tak jak w Zippo, tylko że w Zippo musimy wykonać dwa ruchy. Ale Zippo to już jest kultowe i nawet do IMCO nie dorasta, chociaż IMCO to jest taka ciekawostka.
Tfu, co ja powiedziałem? Imko nie dorasta do pięt Zippo. To chciałem powiedzieć. W każdym razie Imko to jest taka ciekawostka bardziej, chociaż też naprawdę bardzo dobre zapalniczki. Okej, ale już zaczynam odbiegać od tematu. Na podsumowania przejdzie czas kiedy indziej. Na pewno Imko jest bardziej szczelne od Zippo, bo Zippo ma tutaj całą linię, przez które zawsze delikatnie paruje to paliwo i bardzo też często, jak ktoś robi tam jakieś triki, to się też trochę rozszczelnia, tutaj no, na przykład coś takiego ma i też to nie zawsze do końca dochodzi. Z kolei w Imko mamy praktycznie tylko jedno miejsce, z którego paruje paliwo i to jest ten kapturek, który czy może wyciągnę. No tak to wygląda. Ten kapturek nachodzi na to i w zasadzie tylko tutaj może nam uciekać paliwo. A co zapytacie z tym? A no to jest na tyle duża nakładka, że ledwo co naprawdę chyba jakieś mikroskopijne ilości tego paliwa będą tędy parować. Także na pewno dłużej to trzyma. Raz sprawdzałem, jak długo trzyma Imko tak po prostu rzucone do szuflady, napełnione na full. I tak sobie trzymało z 2 miesiące. Spokojnie, tak leżało. Myślę, że Zippo raczej tyle nie wytrzyma, ja bym jej dawał maksymalnie miesiąc. Przy czym musiałoby być kompletnie nieużywane, a Imko z czasem patrzyłem, działa, no to fajnie. Niech leży dalej. Okej, ale przejdę może teraz do zbiorniczka. Jak już widzieliście, ma taki kształt. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak w Zippo, czyli mamy w środku watę i knot, który wystaje nam u góry. Także myślę, że tutaj jakoś nie ma się co rozwodzić. Szczerze nie wiem nawet jaka tutaj jest dokładnie pojemność, ale dosyć zbliżona do tej w Zippo. Oczywiście w tym modelu, który jest cieńszy, mamy tej pojemności. Znaczy zmieścimy tutaj po prostu mniej paliwa. Na uwagę również zasługuje mechanizm doprowadzający, bardziej dociskający krzemień do kółka. W Zippo mamy zwykłą sprężynkę, która dociska kamień do kółka. No. Z kolei tutaj jest to bardziej skomplikowane. Ja sobie pozwolę zrobić to na tej zapalniczce. Albo w sumie co mi tam. Zrobimy to tu. Okej. Po pierwsze musimy, jak widzieliście, podnieść tą pokrywkę. I tutaj mamy taką prowadnicę na sprężynie. I tutaj mamy kolejną taką sprężynkę i jak sobie odsuniemy ją, to wtedy, o, widzicie, spadł mi tutaj krzemień, teraz mi się obrócił i pewnie go za Chiny, jednak się udało, za Chiny ludowe nie włożę, myślę, może tutaj mam trochę dłuższy, żeby było mi łatwiej, o, mam dłuższy, no i tutaj wkładamy niemalże jak nabój ten kamień i sobie dociskamy do góry. Inna sprawa to jeszcze, że tutaj mamy miejsce na dodatkowy kamień. Gdzie mamy to miejsce? A no tutaj jak sobie odsuniemy, to tutaj mamy taką idealną dziurę, że można sobie spokojnie tutaj włożyć. To nigdzie tam nie poleci, mimo iż jest sprężyna. Także można sobie tutaj schować dodatkowy kamień. W Zippo też można to zrobić, chowając tam pod filc. Jednak tutaj jest specjalnie przewidziane miejsce na coś takiego. Okej, inna jeszcze sprawa to to, że podróbka nie ma tego okienka zasłaniającego kółko, tak swoją drogą. Ale obydwie działają. Okej, rzucę jeszcze szybciutko na ściągę, czy o czymś nie zapomniałem. Materiały. Muszę powiedzieć, że trzymając w ręku podróbkę od razu poczujecie, że to jest podróbka, bo To było, nie wiem czy wspominałem, ale to było kupione na popularnym portalu aukcyjnym polskim. I tak kiedy to przyszło, to tak, no jakby z plastiku to było zrobione. Znaczy tutaj też nie jest jakoś super, nie jest to co Zippo sobą reprezentuje, gdzie mamy dosyć nawet grubą tą blachę, mosiężną. Tutaj mamy najprawdopodobniej stal, dosyć cienką swoją, żeby sobie kamery nie przypalił, albo podpalił, co gorsza. No, jest dosyć cienka, jak widzicie, stąd też na tej są dosyć spore wgniecenia i tak dalej.
ale generalnie wszystko się trzyma, jest na przyzwoitym poziomie. Inna sprawa to jeszcze wiatroodporność. No, jeśli w ogóle jest takie słowo. Jak pewnie wiecie, Zippo to jest naprawdę... Dobra, teraz to wykrakałem. No, Zippo się o wiele lepiej trzyma, jeśli chodzi o wiatr. Tutaj... No, nie musiałem się natrudzić, sprawdźmy jeszcze tą. No, też nie było zbyt trudno ją zdmuchnąć. Także Zippo zawsze wygrywa, jeśli chodzi o wiatroodporność, przynajmniej w zapalniczkach benzynowych. No i Imco niestety, ale musimy trochę bardziej ją osłonić, jeśli chcemy zapalić na przykład papierosa, czy coś tam cokolwiek innego. A, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, albo wspomniałem, tylko że nagrywam to któryś raz i zapominam. Ale chyba w tej wersji jeszcze tego nie mówiłem. Otóż Imco ma specjalnie przygotowany trik dla palaczy fajek, takich zwykłych, co nabija się tytoniem. W Zippo przykładowo mamy takie odpowiednie wkłady, które mają tutaj z boku dziurę, bo jeżeli odpalimy Zippo i przekręcimy ją, no to niestety, ale to słabo wypada wtedy. Tutaj mamy taki dosyć ciekawy trik. Otóż odpalamy sobie zapalniczkę i wyciągamy ją. I wtedy możemy sobie przyłożyć do fajki, odpalić i jest super. Chociaż niektórzy nie lubią odpalać zapalniczką benzynową fajek, bo im śmierdzi po prostu. Okej. Także... Co ja tu jeszcze mam? Okej. Także chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zapraszam was do komentarzy. Chyba wspominałem o linku w opisie z tam zdjęciami. W każdym razie możecie sobie kupić podróbkę na chińskich sklepach typu Gearbest czy tam AliExpress. Można ją dostać za kilka dolarów dosłownie. U nas oczywiście jest troszeczkę drożej, tam chyba za 50 zł. Chyba, że będziecie mieli szczęście i znajdziecie sobie gdzieś na targu jakąś w całkiem dobrym stanie, bo naprawdę myślę, że warto mieć coś takiego w swojej kolekcji, bo jest to naprawdę ciekawa alternatywa dla Zippo. Zippo to jest taki klasyk już. Niektórzy powiedzą, że oklepany. Z kolei tutaj jest taki dosyć... conversation piece, jakby to Amerykanie powiedzieli. Zawsze się jakoś rozmowę zagaje, jeżeli się wyciągnie coś takiego zamiast Zippo. Chociaż Zippo też potrafi... wzniecić konwersację. Okej, także... Polecam wam zapalniczki Imco. To byłoby tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!